trochę mi się nie podoba jednak pikowanie na terście. No, Dawid Czerwana. Z Mieckina do Czerwana? Dobra, jakiego byście chcieli? Może tak, ja go lubię tego. Ze złotą chromą. Który to był złoty? Ten. Niech będzie. O, będzie chyba ta Lethality. Caitlyn. Kościół raz Ignite, więc nie będą chcieli pulować. Mówię, co, jedną markę piwa do końca życia miał pić? Ja to mógłbym nie pić piwa do końca życia. Alkohol? Ja wiesz, rzadko piję alkohol. Ale jakbym miał jedną markę... Kurde, nie mam pojęcia. Najlepsze postacie? Kurde, wypadałoby zrobić, no. Powinienem zrobić. Ale to po weekendzie dopiero myślę. Jeszcze muszę zrobić o Wolcach odcinek też. Koleżanka, żyjesz? Nie tym razem, szkoda. On wziął tylko trzy kampy, tym Viego. Jest trochę obity. Chyba mogę spokojnie kontestować tego krabika. Nawet chyba dwa kraby biorę. Jezu, ja już nie wytrzymuję z tym kablem, widzowie. Ale na szczęście, ostatni dzień w takich warunkach pracy. Jakie dwa teamy wyjdą z grupy? No cały czas wierzę, że to będzie PSG i BDS. Tak myślę. Aha. Żyje. Flash? To już nie. Ej, można ich bić tam. Go! Nie? Nie go. This is fucking awkward. Ja pierd... Mogliśmy odpuścić też, I guess. Fuck! Jak to jest, że chłopy we dwójkę wchodzą nam do Dragon Pitu i my nie możemy na nich skolapsować? Nie wiem. A to się właśnie stało. Po co tam splashowałem? Nie mam zielonego pojęcia. Mogliśmy też to odpuścić, kurde, no ale... No nie powinniśmy tego wygrać, tak? Ogólnie biorąc tę sytuację? Chłopiec po trzech kampach ma trzeci level. Kurde. Tragedia. Ale ja bym bez HPN-a mi była bez many, no. But still, no i tam Ezreala też nie było. Kurde. I Rakan był bez cooldownów. Dziwne, dziwne. Może Loud wykręci jak DRX? Kurde, wiecie, no fajnie by było jakby Loud wygrało. Czy no jakby wyszło z planów. No to dużo by dało Brazylii. A oni zawsze, no, są hype'owi, działoby się tam. W Brazylii to by, kurde, była, wiecie. Fiesta, czy jest o to, co oni tam mają? Jak się nazywa ta impreza? Jakaś brazylijska. Karnawał jakiś by zrobili normalnie dzięki temu. Jego redzik wstaje. Czy ja daję szósty level za tego kraba, czy nie? Pięknie jest. A nie mogę w niego wejść. Ja odbiję. On sobie zdaje z tego sprawę. On nie powinien mieć szóstego levelu. Możliwe, że jest na moim redzie teoretycznie. A jednak jest tu. Czy teraz może tu podejść? No ja mam przewagę. O. Kurwa! Dawaj, dawaj. Aha. Kurwa, czemu tu jest Rakan? Zaraz się popłaczę. Kurwa mać. Wszystko będzie dobrze. Chcę w to wierzyć. O! Solo bolu na topie, subcio. Szczerze powiedziawszy, nawet jeśli by ten Rakan... Jeśli by tam nie było, ciekawy jestem, czy byśmy to na pewno wygrali. To na pewno smoka chcemy. Przeprowadzić mu botę, no rozumiem. Rinch, za dużo damage'u ma, Riven? Gościu OTP, no to potrafi zagrać. Biego tam jest? Jest, okej. Okay. Oriana może od góry zamykać, powinniśmy dołem wyjść wszyscy. Aha. Jak to nie podbiłem? Jacie! Może to nie był knock-up? Tak blisko, tak daleko. Ten Celestium Gerk... Aha, wziął Drakana. Ale unlucky. No i teraz Barifta tracimy. Raczej, więc ja się muszę krabem poczęstować. Ale kusi ten ezik. Ty, Caitlyn może dać ulti? Chcą skraszować. Dobra, może się uda. O to ten bombel nie mam pojęcia, ale whatever. To oni tego lifta nie robią? Był kostym dzisiaj? Był, u The Lorda. Pamiętajcie, że no, raz jest u mnie, raz jest u The Lorda. Dobra, mi chyba wziął top side po prostu w dżungli, a nie w rifta. Ciekawe. No, wziął go. 5-6. Rakan już wyszedł do rifta. Dobra, tracimy rifta. Ale bota może byśmy docisnęli, skoro Rakan sobie tam poszedł, co? Turret powinien być cały. A może jakimś cudem ukradnę mu tego rift? No nieważne. Please. Dobra, nice. Co ty, ślepa jesteś? Chyba piła spirytus. Kurde, jak nie zdążył, to było kozacko.
Aj, no chyba dymacie. Caitlyn ma ulti. Graj. Do przodu. Hostujemy na Twitchu kanały swoje. Nie ma już hostowania na Twitchu, nie ma czegoś takiego. Jest tylko rajdowanie. Hostowanie kanału to usunęli z, nie wiem, 2 lata temu czy coś. Nie ma już takiej opcji. No możesz tylko rajda zrobić. Ja niestety nie rajduję Delorda, bo odpalić streama przed 9 rano to byłby niezły wyczyn dla mnie. Ale Delord na przykład daje mi rajda. Ciekawa ta interakcja. Ała, nie musiałem tego łapać. O, bracie! Kurde, ale lipa. Dobra, go smoke. Szkoda, że taka R-ka. Możliwe, że to Oriana znowu podejdzie pod bota, myślę. Można by się na nią tutaj pierdzielić, czy mi się wydaje. Okej. Okay. Co tam już taka Caitlyn ma? Czy tu się Infinity Edge gra? Jego top. Riven. Zwariowana Riven. Aj, aj. No spróbował. Surrender. Do tej Riven poleciał chyba. Niepocieszona koleżanka. Wiecie w ogóle, że był taki bug przed tym patchem, że jeśli przed 14 minutą jakimś cudem byś zrobił 40 tych staków, to by się zbugował exp i byś dostawał mniej expa ogólnie z kampów? Coś takiego istniało przez jakiś czas. Taka ciekawostka. Proszę, dobij to! Kurde, chyba to QE, że zagrałem, to było głupie, nie? 3-3 overall trade, tak? Czy nami padło też? Nie pamiętam. No mogłem od razu iść do tego, chciałem ptaki dobić, żeby mieć smite'a lepsze. Aha, tylko że smite nie ma znaczenia w sumie już. Dobra, no, mogłem to lepiej zagrać. Trzeba było od razu wejść w Orianę. Się typowało. No, kurde, 7-1 ma gościu. Musimy go pobić. Heraldzik będzie. Dymacz go. No graj to Riven! No graj, k***wa, co ty robisz? Aha. Proszę. Dziękuję. Damn, okej. Okay. Nice. Nie cofałbym chyba, poczekałbym na smoczka jeszcze. Trochę nie wiem w sumie. To jest trochę ryzykowne. Może być lipa. Może być problem. No chyba jest problem. Gdzie trafiło? Oriana idzie, Viego idzie, Ezreal idzie, nie wiem co z Mordekaiserem. Aha. Mordekaiser też schodzi, Riven nie schodzi, kurde. O! Kurwa, chciałem do tej flagi. Ajajaj. Jakieś W coś? Kurde. Autoataczyk jeden dosłownie. Ale smoka? Chyba zatrzymaliśmy smoka. Ale bumbel. Ej, a to jest banaszar, chłopaki. Czy smok? Nie, ja, banaszar leciał. Caitlynka ma ulti, jeszcze jakieś połka może zagrać, komuś rzucić. Dobra, chill. O, nami! Koleżanka, gdzie ty poszłaś? Nice. I do smoka. Ładnie. Ej, nawet tak w miarę dzisiaj te gierki idą. Jakoś to chodzi. Lepiej grać drona niż przedmiot do dżungli. A właśnie, nie kupiłem tego drona w końcu. Tylko właśnie problem jest taki, że wydaje mi się, że w sytuacji, gdybyś miał na przykład 800 golda, załóżmy. Czekaj, chwila. Chwila się pomyślę. Okej, dobra, kill troszkę. A już go zabiję. Nie ma potrzeby. Jakbyś miał na beku 800, to wtedy na przykład kupienie drona z Blade'a z Longswordem zamiast Rabi Crystal. Myślę, że jest spoko. Backiem, no. Tylko, że zazwyczaj ten pierwszy bag robisz już jak masz albo 1100, albo masz 875 na pikaxa. Idę, idę. Muszę farmić, bo się uduszę. Da się zadżować ulta kartusa, ultim rajza. To prawda. Masz taki jakąś ćwierć sekundy, że cię nie ma na mapie. Tak szedłem trochę bez rozeznania. Aj, kurde, tu jeszcze ma zasięg. A, zabijcie go. O, żebym wleciał. Dobra, i tak to chyba skończę. No ja trochę na pałę zagrałem tutaj. Niepotrzebnie. 24, kurde, no te gainy nie są jakieś wybitne. Massive jungle gap. Thank you very much. Thank you.